Dzień dobry Pani Marylo, niezwykle miło Panią widzieć po występie na Stadionie Narodowym. Jakie to jest miejsce do śpiewania? Trudne bardzo, dlatego że jest ogromny pogłos. Trudno się śpiewa, mimo że się ma słuchawki w uszach. No to nie jest to łatwa miejscówka. Ale dała Pani radę, było super. No, bo nie mam wyjścia. Nie no, oczywiście. A jakie wyrazy sympatii najbardziej Pani lubi od fanów? Bo jest Pani uwielbiana przez ludzi i ludzie chcą czasem wyrazić swoją sympatię. Co Pani najbardziej lubi, jak robią? Jak krzyczą Maryla, Maryla. A z takich innych czynności? Na przykład dotykanie, przytulanie, rzucanie się? Co Pani o tym sądzi? Przytulanie. Bardzo lubię się przytulać. I ludzie się do mnie też przytulają. To też bardzo lubię. A jest coś, czego Pani nie lubi? Jakiegoś wyrazu sympatii? Chyba nie ma takiego. Jak ktoś kocha, to może kochać na różne sposoby. Super. Pani Marylo, byłby grzech, jakbym nie pochwalił Pani nowej sylwetki, metamorfozy. Co Panią skłoniło, żeby to zrobić? Po prostu chodziło mi o to, żeby odciążyć stawy kolanowe. No, żeby lepiej wyglądać i lepsze kostiumy nosić i mieścić się w swoje stare ciuchy i w swoje kostiumy, w których się nie mieściłam. No i jak Pani ocenia efekt? Jest okej, czy jeszcze będzie mniej? Jeszcze będzie mniej. To ile Pani by chciała tak zrzucić? Bo teraz jest 20, o ile czytałem w internecie. Tak, jest 20, a no jeszcze 5 co najmniej. Wow. Znaczy 5 i zobaczę, jak będzie wyglądać twarz. W internecie są takie informacje, że używa Pani farmakologii do tego, żeby zrzucić. Nie, używam diety pudełkowej. A, czyli tylko tyle. I dieta, i tak jakby bieganie, ćwiczenie. Zero farmakologii. Ja bardzo mało bieganie w ogóle. Zero biegania. Ale mam rowerek, mogę ćwiczyć w domu i ćwiczę czasami, niestety. To już tak kończąc naszą rozmowę, wiem, że będzie serial o Pani. Pani będzie miała duży wpływ na niego. Jaki będzie Pani chciała, żeby on był? Ale będzie też film. O, to najpierw o serii... to o filmie. To jaki będzie ten film? Jak pani chciała, żeby on wyglądał? Przede wszystkim bardzo się cieszę na casting na Marylę. To musi być bardzo zabawne. Znaczy, będzie chyba zabawne. A ma Pani kogoś już na oko? Jakąś aktorkę? Nie, absolutnie nie. Ja myślę, że casting będzie polegał na tym, że się ludzie będą zgłaszać, dziewczyny z całej Polski. Ja będę siedzieć w komisji, będziemy oceniać. Czyli bierze Pani pod uwagę amatorkę? Absolutnie, pewnie. No to jakie cechy powinna mieć ta aktorka? To już tak zachęcimy je, żeby zajeżdżały. No, żeby były trochę do mnie podobne, żeby miały jasne włosy. Włosy można ufarbować, ale żeby miały dużo wdzięku, tyle co ja, co najmniej. No i co? I tyle. Nie jest tajemnicą, że Pani życie to wielka tajemnica. Ile było osób, które chciały uprzykrzyć Pani karierę i ją zakończyć? Takie, które rzucały kłody pod nogi? Nie miałam aż takich kłód. Czyli zawsze na spoko? Nie było osób, które chciały przeszkodzić? Nie, no miałam sporo kłód, ale po co mam przywoływać jakieś takie złe emocje? Mam taką teorię, żeby złe emocje odsuwać od siebie, a nie karmić się tym. I to jest piękne. To ostatnie pytanie, co Pani sądzi o konflikcie Edyty i Dody? No to jest ich sprawa, nie będę się wcinać między wódkę i zakąskę. Dodę bardzo lubię, lepiej znam niż... Edytę, ale obie lubię. No i super, dziękuję bardzo i dziękujemy Pani, że Pani śpiewa tu dla nas, bo jest Pani genialna, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dzięki i do zobaczenia.